Efekt Perlesen, czyli efekt zmiany barwy czy całego koloru to dosyć niespotykany, lecz coraz częsty aspekt skinów CSGO. Jakby nie patrzeć przez ostatnich parę lat Valve w każdej skrzynce dodaje nam przynajmniej jeden taki skin. Jeden, który wyróżnia się od pozostałych znacząco. Ja jestem Ociasty i dzisiaj przedstawię Wam prawie cały ekwipunek złożony ze skinów Perlesen, a tam gdzie nie będzie tej możliwości, wybiorę skina, którego uważam, że mógłby mieć takowy efekt lub częściowo go emituję. Także jeżeli ten materiał Ci się spodoba, zachęcam Cię do zostawienia suba oraz lajka pod tym filmem. A na teraz lecimy. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić stronkę Skin Na pewno nieraz słuchajcie zdarzyło Wam się, że zabrakło Wam dosłownie złotówki czy paru groszy do zakupu jakiejś fajnej rzeczy. I skąd wziąć na to pieniądze szybko zapytacie. Ano Skin to strona, gdzie właśnie możecie sprzedać Wasze skiny za prawdziwe pieniądze i utrzymać te środki właściwie od razu. A gdzie zapytacie? Ano macie wiele opcji, które możecie wybrać. Jak to mówią, do wyboru, do koloru. Macie PayPal, paysy kryptowaluty i co najciekawsze gift karty gdzie chociażby znajdziecie doładowania do Google Play'a, Steama, Spotify'a, Netflixa, a nawet i Robloxa. I jak widzicie jest też parę innych metod. W zależności co wybierzecie prowizja jest inna, więc po prostu sprawdźcie i wybierzcie co Wam pasuje najbardziej. Strona działa naprawdę prosto. Logujesz się, wybierasz skina, pyk, pyk, wybierasz gdzie chcesz otrzymać swoje saldo i co ważne wpisujesz kodzik Maciasny i masz wtedy z bomby plus 5% do sprzedaży. Dalej klikasz po prostu odbierz pieniądze, a akceptujesz ofertę na telefonie i teraz czekasz aż pieniążki po prostu przyjdą. I pyk pieniążki widzicie, szybko przyszły na konto, więc teraz mogę spokojnie wydać je na jakieś swoje głupoty i zachcianki. Serdecznie słuchajcie, zachęcam do zerknięcia, link znajdziecie w opisie i pamiętajcie o ma maciasty. Tak jak wspominałem, wiem, że część skinów, które tutaj przedstawię faktycznego efektu Perlesena, sobie posiadać nie będzie, ale chciałem wybrać też przynajmniej skiny, które choć trochę będą przynajmniej emitować ten efekt. Także zacznijmy sobie od noża i rękawic. Tutaj wybrałem kombo Specjalist Glob Fate oraz Noża Doppler. Efektu Perlesen jako takowego może nie znajdziemy, ale te dwa przedmioty pod odpowiednim kątem i w odpowiednim świetle prezentują się naprawdę niesłychanie dobrze, świecąc się i zmieniając kolory w cudny sposób. Oczywiście ta zmiana kolorów jest naprawdę delikatna i są to raczej dwa kolory, a raczej odcienie tego koloru jednakże dalej. Poprzez wyjście CSA2 nie są to co prawda najtańsze obecnie przedmioty, ale są one zdecydowanie godne uwagi. Do kałaka zdecydowałem się na nowego headshota. Istnieje oczywiście Nightwish, ale wzbudza on mieszane uczucia, z tego co zauważyłem, także powiewszy, świeżości tutaj nie zaszkodzi, a jest to naprawdę ciekawy wyglądający kałaszek z naprawdę ciekawym efektem. m 44 posiada skinę Fairy i tak jak może się wydawać, że skin tego efektu na sobie nie posiada, tak w praktyce go właściwie posiada. Co prawda jest on wręcz niewidoczny, ale jest on na papierze. Z tego jednak, co mi się wydaje i z tego, co się sam przyglądam, wydaje mi się, że ten ogień przy czaszce zmienia lekko odcień, ale może być to też efekt placebo. minikowo oczywiście. Stream do M4 z Tumikiem. Chyba najbardziej charakterystyczna M4, a raczej seria skinów, która bez wątpienia jest ikoną tego efektu. Dalej do ławopły mamy dwa skiny. Dlaczego dwa zapytacie? Cóż, pierwszym jest Gagnard z subtelnym efektem Perlesyn, a wka, która jest no, naprawdę, naprawdę droga, dlatego tani i z efektem prelesyn również będzie skin Exoskeleton. Oczywiście ten pierwszy jest znacznie ładniejszy i bardziej przyjemny dla oka, ale no jak widzimy, cena. Do skauta skina z tym efektem nie ma, ale zadowolić nas powinien, myślę, skin Parallel. Taki z efektem 3D i przy szybkim poruszaniu, może ujrzymy różne kolorki. Uspik i tutaj ponownie rodzina Prince'inów nam się kłania. Pikielnie drogie, ale klasa sama w sobie bez dwóch zdań, więc zdecydowanie trzeba ją tutaj pokazać i polecić. Do P2000 natomiast wybrałem skin Imperial Dragon, gdyż ten w zależności od floatu staje się bardziej ciemny lub też jasny. I tak jak efektu Perlesen on nie posiada, tak będzie ten efekt musiał nam wystarczyć. Glock Clear Polymer to ponownie skin serii na papierze efekt Perlesen Mam, ale w praktyce nigdy go Nie zobaczycie. Jeżeli wy natomiast widzicie tutaj efekt Perlesen, dajcie mi, proszę, znać w komentarzu, no bo ja mam tutaj małe problemy. Będę 200 miesiąc ze skinem Digital Architect, czyli skin, który z kolei aż prosi się o ten efekt Perlesen, jednakże nie użymy go na takowym. Do tego wybram skin edycji, ma teraz racji, że dosłownie niczego innego i co ważne, lepszego nie znajdziemy. a Natomiast face wave Kimono posiada jak dla mnie oszukany efekt Perlesen, gdyż po prostu pod odpowiednim kątem użyjemy albo bardziej białą, albo bardziej taką neonową część tej skórki, jednakże skin sam w sobie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Cetka jest następnie i posiada skina Emerald, który imituje skórki pokroju Doppler, czy też w tym wypadku Gamma Doppler. Dalej jest Digilex z oczywistym printstreamem i wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj za wiele dodawać nie muszę, a natomiast jest z oszukanym skinem Crazy Eight, a Beretki z czerwonym skinem Hemoglobin. I wracamy na chwilę jeszcze do Bruni Rifle, by użyć ponownie niestety oszukanego skina Pulse do SG553, co prawda jest on ładny, to trzeba mu przyznać. Natomiast już dalej z faktycznym efektem Perlesyn natrafimy na Auga Midnight Tilly, który swoją drogą uważam jest najlepszym skinem do Auga. Gali ze skinem Chromatic Aberration, a po przeciwnej stronie barykady do Famasa znajdziemy już z kolei skina Prime Conspiracy, który co ciekawe faktycznie efekt Perlesyn posiada na sobie, jednak w tym wypadku jest on bardzo słabo widoczny i to też nie zmienia faktu, że jest to dosyć przeciętny skin p 9 wraz z kinem Astral, Jormungandr, który jak widać w tym wypadku efekt Pearlescent posiada na sobie bardzo dobrze widoczny. Podobnie co ma 10, Disco który również sam sobie wydaje mi się jest ikoną tego typu skórek. Idąc dalej natrafimy na MP9 Stain Glass, która ponownie z prawdziwym efektem Pearlescent jest u MP45 Roadblock, który efektu tego może nie posiada, ale za to posiada inny dosyć ciekawy efekt sam sobie. MB7K Abyssal Operation lub też mb 5 Phosphor to skórki bez efektu Perlesen. Tak samo będzie również z Bizonem Runik, niestety. I na sam koniec sekcja broni ciężkiej, w której znajdziemy Maga 7 Prism teraz, nowe Interlock, Xema Watchdog, Obrzyna Kislov, negewa Ultralight, M249 Downtown, Skar-20 Enforcera oraz g 61 Dreamblade. I moi drodzy, oto wszystkie skiny w tym zestawieniu. Cenowo, w zależności oczywiście od wyborów, myślę, że będzie to jednak niestety dosyć drogie eku, ale jeżeli mam być szczery, będzie ono naprawdę wyjątkowe. Z tych wszystkich 36 przedmiotów pokazanych, aż 15 posiada efekt perlesyn i dodatkowo para posiada taki fejkowy efekt perlesyn. Nie jest to niestety połowa, ale całkiem spora część. Także dajcie znać co uważacie o tym ekwipunku. Zostawcie również suba na kanale, jeżeli chcecie użyć więcej ciekawych ekwipunków. A na teraz dziękuję bardzo za uwagę, ma ciasty i do następnego razu, cześć!